Chemia dla klasy siódmej, film łącznikowy pomiędzy modułem trzecim a czwartym. Wchodzimy w nowe obszary, zmieniamy dział. Kończymy taką naukę bardzo ogólną o substancjach o mieszaninach makroskopowo. Teraz wchodzimy na poziom mikroskopowy i dowiemy się o tym, czym jest atom, z czego ten atom jest zbudowany. Ostatnio mówiliśmy przede wszystkim o materiałach, o tym, jak je dzielimy na mieszaniny, metale, niemetale i tak dalej. Tutaj jest to w skrócie przypomniane o właściwościach chemicznych i fizycznych i troszkę o układzie okresowym, na razie jako zbiorze symboli i nazw tych gwiazdków, których warto się nauczyć i o tym, że jest w tym pewien porządek, ale bez precyzji, jaki to porządek. Ta precyzja będzie w kolejnym module, nie w tym, który teraz zaczynamy, czwartym, tylko w piątym. Tymczasem moduł, który zaczynamy, nosi nazwę jądra atomowe, bo mówimy w nim o całym atomie, ale skupiamy się przede wszystkim na części atomu zwanej jądrem. Tutaj mamy tak poglądowo narysowane coś jakby atom, znaki zapytania. Dowiecie się tego, jakie cząstki go tworzą, jakie mają masy, ładunki, gdzie są położone. Taka symbolika pozwala zapisać pewne liczby. Liczbę masową, liczbę atomową. I te liczby opisują atomy. Trzeba umieć biegle przechodzić pomiędzy opisem na tych liczbach, a opisem na protonach, neutronach, elektronach, czyli tych cząstkach budujących atom. No już powiedziałem, tylko na razie tak bardzo ogólnie. Kolejne ważne pojęcie, izotopy. Izotopy to są odmiany tego samego pierwiastka. Jak widać, różnią się tak zwaną liczbą masową. Co to znaczy, jakie niesie ze sobą konsekwencje? O tym też będzie w filmie modułowym. W ogóle filmy czekają Was dwa, o ile dobrze pamiętam. Na dwa filmy jest podzielony moduł jądra atomowe. I jeszcze będzie o promieniowaniu alfa, beta, gamma. Będą schematy odpowiednie dla zapisywania równań alfa i beta. No i tutaj tak trochę nieudolnie narysowałem symbol promieniotwórczości, bo tego dotyczy temat i to jest coś, co można jakoś bardziej zgłębiać. Ja tutaj dam pewne minimum, troszeczkę o tym opowiem. Reszta jest w Waszym zakresie, żeby zainteresować się tematem. Moi uczniowie często przygotowują jakieś lekcje na ten temat, debaty i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawy temat. Natomiast dużo można tutaj zgłębić samemu. Ja dam odrobinkę wiedzy w filmach modułowych. I wszystko. Zapraszam do oglądania.